Ależ dzisiaj jest przepiękny poranek. Przepraszam, że ja was zawsze tak zarzucam tymi moimi porankami, ale też to prawda, najpiękniejszy poranek tej zimy. I wszystko jest pokryte szronem. Wygląda jak z bajki. Tylko spójrzcie na to. Dzień dobry, spójrzcie na świat, cały pokryty jest szronem, wszystko jest bielutkie i śliczne, nawet księżyc jest widać, wciąż jest pełnia, ludzie są dziwni. Wczoraj byśmy mieli wypadek, bo ludzie nie patrzą gdzie jadą, dlatego właśnie ja teraz muszę patrzeć na rondzie, czy mnie nikt nie przejedzie. W każdym razie, do zaraportowania mam właśnie szron i to, że jest zimno i to, że mamy dzisiaj 15 grudnia. Życie jest dobre, życie jest wspaniałe. Obudziłam się dzisiaj w dobrym humorku. W nocy śmieszne sytuacje. Obudziłam się, Lars leży, ręce nad głową, paszcza otwarta. Chrapie. Myślę sobie, Także było śmiesznie. Gadał coś przez sen, już nie pamiętam co. Nawet po angielsku. Widzicie, jaki to jest dobry chłopak, że nawet przez sen mówi do mnie po angielsku. Nie sądzę, żebym mówił do mnie, ale nieważne. W każdym razie ręka mi zamarza, bo chłodno jest. Także chowam telefon do kieszeni. No i pewnie odezwę się na lunchu. Buziaki. Lunch time. Ale jestem taka głodna. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że dzisiaj szłam na test z duńskiego i zdałam. A teraz jestem w klasie i mamy wigilię klasową. Już wam pokazuję, jakie jedzonko mamy. Taki śmieszny rzeczy mieszanych z tych kultur, bo każdy przyniósł coś od siebie, żeby spróbować różnych dań. To wygląda nieźle. Mój talerzyk trochę biedny, bo jestem wegetarianką, to wszystko z mięsem. Ryżyk z ciecierzycą, tzatziki, makaronik z czym? Z pomidorkami? I polska sałatka z polskiego sklepu. No i jestem z powrotem w domku i oczywiście mam na sobie mój onesie, kombinezonik, bo jest zimno i trzeba się opatulać. Była fajna ta kolacja w szkole, naprawdę spróbowałam różnych dań z całego świata, z Pakistanu, z końców z Tajlandii, z różnych miejsc. Jak widzieliście, to są różne narody. Okej. Różne narodowości były u mnie w szkole, również Polacy, także miałam sałatkę polską. Ja niestety nic nie przygotowałam, bo mi nauczyciel nie powiedział, że mamy taką kolację, a ja nie byłam w ostatnim tygodniu w szkole. Ale to nic, zaliczyłam test, z czego się bardzo cieszę, a teraz będę robiła paznokcie, bo przecież zdrapałam całą hybrydę. Coś mi na gardle siedzi, chapuknam żabę, tak mi się wydaje. A potem będę. Co będę robiła? Edytowała. Będę edytowała wczorajszy i dzisiejszy vlog i będę robiła paznokcie. Także taki plan. Zastanawiam się, który kolorek wybrać, jak możecie zobaczyć. Mam tutaj swoje ulubione, w sensie, że te są bardzo się podobne wszystkie. Ale myślę, że będę używała dzisiaj czerwonego, bo jest najbardziej świąteczny, bożonarodzeniowy. Ten się nazywa Field Fox. Super piękny kolorek. Satin pyjamas. Przepiękny. Ten się nazywa Cake Pop. Taki Barbie Pink. Blush Teddy. Ładny, taki nude, różowy, piękny. Do French'a wydaje mi się, że byłby fajny. I tu są lakiery, które mają tą samą nazwę, tak samo się nazywają, Rosebud, ale ten przyszedł mi i jest podróbką, bo ma kolor koralowy, a ten jest oryginalny. Czyli ten jest taki bardziej różany, a ten jest koralowy. Także tak to wygląda. Ale dzisiaj będziemy mieć czerwień na pazurkach. Piętnaście. Tutaj. Zobaczmy, co się dzieje. O, sanie! Sanie z prezentami. Pięknie. W ogóle 24 jest bardzo duża. Ciekawe, co tam się kryje. Ale teraz będę się zabierała za edycję wczorajszego vloga. Chcę wam pokazać, jaki tutaj mam setup, żeby malować paznokcie.
moja lampa do nagrywania, LED panel. No i stoliczek, żeby wszystko było ładnie oświetlone, bo w tym mieszkaniu jest tak ciemno, że nie ma nawet szans, żebym to ogarnęła bez, żebym pomalowała paznokcie bez tego światła. Zaraz wam pokażę, jak się zrobi ciemno. Bum. Bum. Ciemność, nic bym nie widziała. A to jest w ogóle mój panel, który sami zbudowaliśmy z Larsem. Ja w moim kapturku, bo jest chłodno bardzo, ale filmik już przeedytowany, dodaje się na YouTube, zrobiłam miniaturkę, thumbnail, wiecie, tą etykietkę do wideo. No i teraz zacznę edytować dzisiejszy vlog, więc myślę, że powoli będę kończyła, bo nic ciekawego już nie będzie działo, chociaż chciałabym dzisiaj zobaczyć albo zacząć oglądać tą serię z Netflixa Crown. The Crown. Tak mi się wydaje, że tak to się wygląda o królowej Elżbiecie II. Tak przynajmniej mi się wydaje, że ten serial jest o tym, także to chyba będę robiła, ale najpierw skończę vlog, skoczę pod prysznic, a potem już będę tylko lulała. Także dziękuję Wam bardzo za 15 dzień vlogmas, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kciuków w górę, zapraszam do subskrypcji, bo to by mi bardzo pomogło w budowaniu mojego kanału. Jeżeli Wam się podobało, to proszę zostawcie komentarze na dole. No i do zobaczenia jutro. Pa, pa!